Jak wiemy z Ninja Gaiden pierwszego i drugiego, jak nie wiesz co zrobić z bossem, to po prostu strzelaj aż zginie. We could, you know, like, group up and hit it till it dies! No i te kulki mnie dojechały. Boże, że tyle pasków HP-mu zostało tylko, no i koniec. Nie, ja się nie poddam. Nie przejąłem się jej śmiercią, ona miała tendencję do umierania. Dobra, Gordy, włącz na chwilę. O Jezus, to jest lód. Dobra, to jest lód, to jest lód, to jest ślisko. Czyli włączamy moją taktykę skakania z dwójki. O. Dobra. Dobra. Ja już życia straciłem. Ja tu przeciwników się spawni. Ja wiem, że to powinno się robić coraz trudniejsze z czasem, ale come on! O, pamiętam to miejsce. Tak, pamiętam. Ja chyba w pierwszej części jak grałem, to mówiłem, no teraz nas zrzuci do takiego tunelu i będziemy spadać, nie? I teraz wrzuci nas w czeluście taką długą rurą, właśnie spadniemy do następnego poziomu. Wejdziemy do poziomu spadając. Jak mówiłem, wejdziemy do poziomu... Ała! Spadając to miałem na myśli ten poziom. Tylko, że się okazuje, że jednak się tu nie... Że to nie ta część była. Ojej, dobra. Ojej, dobra. Z drugiej strony jest dobry moment, żeby stracić pierwsze continue, co? A to mi jeszcze zadaje obrażenia. Czemu ja tego nie widziałem? Ma opóźnione skakanie czasem przez ten lód. To nie jest dobre. To jest bardzo niedobre wręcz. No co teraz? Nic nie ma? No tak. Mam jeden pasek HP, a chciałbym zobaczyć jak najwięcej jeszcze tego poziomu. Ło! To było oczywiste, że coś takiego się to wydarzy. No. A najgorsze jest to, że właśnie, to mnie na pewno chciał... Dobra. Okej. Okay. Spadaj stąd. Dobra, mamy to. Dobra. Wcześniej miałem dwa paski, więc... W sumie co za różnica. Nie, obróciłem się, no... Chciałem się zatrzymać. O, o. Dobra. Spanikowałem. Ale wyszło, ale wyszło. Dobra. Wiecie, tu też jest pierwsza część, kiedy nie mogę powiedzieć, że mam dla was jakieś protipy, nie? Bo grając w jedynkę i dwójkę, miałem takie, a może coś od siebie dorzucę, nie? Wiedząc, że na przykład gdzieś się pojawi jakiś przeciwnik, czy że jakiś trudny moment da się obejść. Tutaj nie mam protipów. Po prostu nie mam. Hej. Dobra. Jeśli gracie w to pierwszy raz, to zawsze łapcie bonusy. Tak jak w poprzednich częściach jest ta prawidłowość, którą zauważyłem, że jeśli jakiś bonus jest, to najprawdopodobniej... Dobra. Najprawdopodobniej on jest potrzebny, żeby zabić przeciwnika. Oho, świetnie, zapadam się. Zapadam. Czy to nie jest ostatni poziom w takim razie? Ha. Tak się zacząłem zastanawiać, bo mam wrażenie, że go pamiętam. Ale czy to byłby ostatni poziom? Chociaż nie, no 6-2. Pierwsza część też miała 6 poziomów. Oj, spadło, dobra, trudno. Chciałem amunicję, bo mam jej mało. O! Przeciwnik się zrespawnił. Myślałem, że się nie respawnią. No proszę. Zabijmy to, żeby było zabite. Dobra, jest git. Idziemy wyżej. To zapadanie się jest strasznie irytujące, bo działa trochę jak ruchome piaski, a właściwie dokładnie jak ruchome piaski. Tylko, że jest na całej planszy. I fakt, że ta plansza jest wertykalna. Wertykalna? Czyli, że się poruszasz z góry na dół. Bardzo utrudnia potencjalne
wyrywanie się z tego, nie? Plus jeszcze są tutaj dziury. W piaskach wcześniej nie było dziur. Więc muszę cały czas być na podskoku, żeby móc zrobić właśnie tak, nie? No bo jak będę za głęboko, to nie doskoczę. Strasznie trudne. I irytujące przede wszystkim. O, dobra. O, ta, halo! No nie, czemu się złapałeś ściany, Ryu? Ryu, nie rób mi takich rzeczy. Dobra, boss. Mamy bossa. Co to będzie tym razem? Bo nie pamiętam. Supposed to be dead. No ale zabiłem adwersarza, więc no sorry. Co? Co? Czy to jest Chiquita? Nie! Fantastic buddy. Mhm. Czyli to Chiquita, 100%. No bo nikt inny się nie powtórzyłby jeszcze raz, nie? Co to się dzieje? Okej, okay, strzelasz. Bro, a, i robisz dasha. To wszystko? Te nieprzewidywalne spadające kółka mogą być problemem. Dobra. Ale w takim razie to raz. Pierwsza rzecz, muszę mu zadawać bardzo dużo obrażeń, żeby te spadające kółka nie były w stanie za mną nadążyć. Druga rzecz, właśnie ten bonus, który mam, fajnie by było donieść ten albo płomień do góry. Nie ten oddolny bonus, ten płomień od góry. Tak, mamy to. I mamy bossa. A ja się cały czas tutaj zapadam, jak w ruchomych piaskach. Świetnie. Tak, mogę to niszczyć. Genialnie. No, ale bez tego bonusa to nie zawsze zadziała. Dobra, tak go zabiję teraz, to już nie ma większego znaczenia. Great! Dobra, mamy kolejnego bossa. Czy to już finał? Nie, no to nie brzmiało jak cutscenka finałowa. Co? Co się stało? Halo? Zginąłem? Co? Jak to? Przecież miałem pół HP jeszcze miałem. Co? Czy mnie ruchome piaski wciągnęły przez podłogę? Już po tym jak pokonałem bossa. To Muraja, tak? Rozumiem, że starasz się grać nie samurajem. Samuraj lepszy. No pewnie tak. Sam mówiłeś, że będę miał łatwą przeprawę, jeśli wezmę samuraja. Czyli ty grasz samurajem, ja gram shinobi. Dobrze się składa. Właściwie to ninja niż shinobi, przepraszam. Shinobi to jest inna postać też z tej gry. No świetnie. Fabuła tego się kręci trochę jak dowolny ark, weź dowolny ark z Dragon Balla. Czytaj, jakiś zły coraz to bardziej power upuje, a my mu wręcz na to pozwalamy momentami. Bo w sumie czemu nie? Tak jak było z tym mieczem, nie? Nie powinien dotykać krwi, ale nam Irene z Ryu sobie stwierdzili, że sobie pogadają, więc dotknął. The time has come. See for yourself. Czy to znaczy, że to ostatni akt? Bo to już brzmi jak final boss. Nie wiem, ale masz strasznie nijaki wyraz twarzy przez całą tą część. Naprawdę, masz okrutnie nijaki wyraz twarzy. Jak wszystko jest takie ładne w tych cutscenkach nowych, to ty jesteś tak paskudna. Aż mi szkoda. Jak Gwiazda Śmierci rozwalała planetę właśnie. Ładowała laser zniszczenia, czy jak to się tam nazywało. Nie, nie, to jest Ninja Gaiden, mój drogi. Castlevania pewnie jeszcze się kiedyś pojawi, ale jestem w nią trochę za słaby.
Więc muszę zobaczyć, czy umiem ją przejść w ogóle. Podobne, to prawda. Nawet podobnie się zgrywa ten soundtrack. Oż, trafił. Kurde, niedobrze jest. Za dużo życia tracę. Sega... O, Sega Genesis. A jaka tam jest Castlevania? Bo nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam, która część jest dokładnie, bo... Tak, na Nintendo Entertainment System była Castlevania pierwsza, potem dwójka, Simon's Quest i trójka. Na Super Nintendo potem była czwórka, Castlevania 4. To na pewno. A co było na Sega Mega Drive, w sensie na Genesis? Bloodlines, okej. A, to nawet wiem, jak to wygląda. Dobra, okej, fajnie. Ale w tą część nigdy nie gra... Czemu mi anulowali? Halo! Miałem bonus! Anulowaliście mi bonus! Nie wiem, czemu to się wydarzyło. Ale to jest bardzo niedobra informacja, bo mam tylko dwa paski HP i jakiekolwiek obrażenia teraz mnie zabiją. O! Dobra, 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 mam to. Jest dobrze, jest okej. Mów mi coś. Aj, dostałem kulkę. Matko, co, ty bardzo często w ogóle grasz w jakieś takie mashupy tych gier. Tak jak wcześniej wspominałeś o graniu w kontrę, która miała bossy z Castlevanii też. Ale Castlevania to była bardzo duża franczyza. Zresztą to ona do tej pory ma jakieś tam tytuły, które sobie czasem wychodzą. Co prawda ostatnie, które kojarzę, była w takim pełnym 3D. I grało się w nią trochę jak w Devil May Cry, co niestety dla mnie było nie do przejścia. W sensie, nie lubię za bardzo tego stylu. No ale tych Castlevanii standardowych też bardzo dużo wychodziło w międzyczasie. Tak, na pewno mam gdzieś zapisaną tą nazwę w notatkach, bo jak o niej wspomniałeś, to aż byłem ciekawy, więc sobie ją zapisałem. No, halo. Te bonusy czasem nie działają tak, jak powinny, ja nie wiem. Ta gra niby jest najbardziej dokręcona, dopracowana ze wszystkich trzech Ninja Gaiden, ale absolutnie brakuje jej pewnych rzeczy. Dalej. No ale one wychodziły rok po roku, więc też trudno się dziwić, że nie mieli aż tyle czasu, żeby idealnie to wszystko poskładać. Życie mi uciekło, trudno. Ale przeżyłem! Nie wiem, jakim cudem przeżyłem. Dobra. Dobra, dobra, kolejny ekran. Nie lubię pionowych ekranów, bo zawsze się dzieją dziwne rzeczy. A to ciekawa propozycja. Jeśli nawiązuje to do moich umiejętności w kontrze 1, to aż jestem ciekaw. Przy czym jako, że się skupiam na razie mocno na Nintendo Entertainment System i na Pegasusie... O szlak, co tu się wydarzyło? To mam w planach jeszcze kilka gier, zanim przejdę z powrotem do jakichś nowszych tytułów. Dlatego też nie mam w planach ruszać Neo Contry. Bo chciałbym przeskoczyć przez tą bibliotekę gier, które kiedyś były dla mnie bardzo nostalgiczne i spędzałem nad nimi dużo czasu. A zrobiłem tą serię też z kontr, bo naprawdę mnie wciągnęło bawienie się w to wyzwanie. Ale na przykład nie wiem, czy zrobiłbym z Castlevanią tak samo. To głównie dlatego, że Castlevania ma po prostu za dużo gier w serii. Takich, które warto ograć. I niektóre z nich są po prostu zbyt długie, tak jak chociażby już Symphony of the Night, moim zdaniem to jest za duże wyzwanie czasowe, żeby chciało mi się tylko w ramach przejścia ruszać temat,
Szczególnie, że przeszedłem do swego czasu. Już kompletne tytuły. Jakoś tak, nie wiem, ta praca testera mnie nigdy nie kupiła. Ale koniec końców dalej pracuję w IT, tylko zostawiłem... O Jezu, co się wydarzyło? Zostawiłem temat testowania i zająłem się czymś bardziej związanym z programowaniem. A koniec końców teraz w ogóle nie jestem ani ani testerem, ani nawet programistą. Bardziej administratorem systemów. Czy także ciekawa ścieżka kariery. Dużo się zmieniało w międzyczasie, jak widać. Czemu nikt mi nie powiedział, że to jest ten znikający most? Come on! Ja spojrzałem w ogóle w inny róg ekranu, a tu takie rzeczy. To jest poziom z końcami, który pamiętałem. Co to za śmieszny romhack kontra kabum kabum. Jest. O. Hit. Dobra, biegnij! Halo! No jak ja mam to niby zrobić? Tu przydałby się ten... obracający się płomień. Parę razy zastanawiałem się, czy nie porzucić tylko dlatego. O! Jest! Dobra, udało się, słuchajcie. O, ten co zniknął, dobra. Dam mu odlecieć. Leć stąd, fruń! Naprawdę poziom trudności drastycznie się podniósł w stosunku do poprzednich poziomów. No i skąd ja mam wiedzieć, co tu się wydarzy? Dobra, będę skakał tak po jednym tym bloczku. No przecież, dlaczego czasem się dzieje tak, a czasem się dzieje inaczej? Normalnie w tej grze, jak dostaję obrażenia, to odbija mnie w stronę, z której dostałem, w przeciwną stronę do tej, z której dostałem obrażenia. A co za tym idzie, powinienem zostać odbity w lewo, w prawo. Tymczasem w tym wypadku po prostu stwierdzili, że nie odbiją mnie w prawo, tylko po prostu... Ach, najbardziej. Tylko spowolnili wręcz mój lot, a ja liczyłem, że to się uda. Widzisz, to jest też kwestia tego, że nie chciałbym się zmuszać do grania w te gry. A gameplayowo, nie wiem, czy by mi to... Och. Czy bym się niezbyt sfrustrował po prostu, bo ja wiem, jak mi się grało we wszelkie zręcznościowe gry na Game Boya. W ogóle w gry na Game Boya. Ja Game Boya nigdy nie posiadałem. I tylko pożyczałem gdzieś tam od kumpla, jak chciałem zagrać sobie w jakieś Pokémony albo coś. No nie! Szkoda. Ile mam jeszcze? 3. Ja, całe to trzeba przejść. Tu jeszcze raz. Fajna sprawa. Kurde, no przecież. Dobra, przegraliśmy, słuchajcie. Niestety. A to oznacza całą drogę jeszcze raz. A nie odwróciłem się. Jest problem. O! Dobra. W ogóle istnieją. Wiesz co, ja nigdy tam nie byłem, ale mam... Radomianie mają z nimi kosę, więc... Nie mogłem się dowiedzieć, że... Że polubiłem cokolwiek, co powiedział zwolennik Kielc. Trzymajcie kciuki. Nie? Dobra, to się udało. Tylko, że ja mam tu ograniczone życie, a nie zawsze mogę nie dostać obrażeń, niestety. Przynajmniej jeszcze nie umiem nie dostać obrażeń. Dobra, odleć już. Ameno! Co ja tam narobiłem? Ja, dobra. Co? To jeszcze nie koniec tego poziomu? Żartujecie? Więcej kolców nie było?
Dobra, teraz tylko gdzie wejść, żeby to miało najwięcej sensu. Dobra, okej. Nie no, ja cały drżę, ja nie mogę teraz grać. Powinienem zrobić sobie jakąś pauzę, pójść, nie wiem, na masaż. Zrelaksować się. No mam zero żyć kompletne. No jeszcze? Ile tu jest tych podpoziomów? Zwariowaliście? Ja wszystko robię na takiej ostrożności. No, zejdź, zejdź, zejdź. Dobra. No więcej. No ja mam iść na bossa zaraz? Dobra, raczej to się przydaje na bossów. Cutscenka. Chwila, żeby się napić, słuchajcie. To gdzie jest Clancy? Nową grę robi. Nie miałem skończyć z tym żartem. No ale w ogóle Obcy i filmy z serii Obcy wyrobiły sobie mega duży following na przestrzeni lat. To jest taki duży kult, że szok. To brzmi jak fabuła dowolnego filmu AI. Jak tylko powstaje sentient, w sensie samoświadome AI, przechodzące test Turinga, to znaczy, że musi dojść do wniosku, że ludzkość należy wytępić, bo jesteśmy pasożytem tego świata. No ja tam nie. Ja jestem fanem fanpage'a, a Thanos miał rację. Absolutnie nie widzę problemu. Dobra, co ty robisz? Aha, aha. No, a dobra, rozumiem, że muszę ciągle biegać. Dobra, ale gdzie mnie teraz pojawi? O nie, przepraszam. Przepraszam za ten śmiech, ale... Ja. Dobra. Pomacham sobie łapkami, napijemy się. Herbatki na wzmocnienie. Nie, to mi bardzo... No naprawdę cofa mnie aż tutaj? Nie zabiję go, ale mogę spróbować chociaż nauczyć się unikać jego ataków. Jakkolwiek, nie? O! O! Czyli to, co on robi, nie jest motywowane czasem. Te pioruny spadają w momencie, jak ja mu zadam obrażenia. A nie wtedy, kiedy, nie wiem, najdzie go ochota. Znaczy, to nie jest czasowe, to jest motywowane tym, co ja robię. To oznacza, że mógłbym sprawić, żeby te sterowane kulki w ogóle się specjalnie nie pojawiały? Odpowiednio podchodząc do sprawy. To jest coś do zrobienia, możemy spróbować. Ostatnia szansa. Nie uda mi się przejść go, ale może... Może się czegoś nauczę. Dobra. Come on. Thank you.
Ale tak, mniej więcej tak to działa. No tylko teraz wracam do samolotu, nie? Na drugim mamy drugiego przeciwnika. Nie! No, co ja zrobiłem najlepszego w tym poziomie? Jest git. Udało mi się nie stracić nadmiaru życia, może w ten sposób. Ale dalej, jest git. Okej. No, skąd mam wiedzieć, jak wiemy z Ninja Gaiden pierwszego i drugiego, jak nie wiesz co zrobić z bossem, to po prostu strzelaj aż zginie. We could, you know, like, group up and hit it till it dies! No i te kulki mnie dojechały. Boże, że tyle pasków HP-mu zostało tylko, no i koniec. Nie, ja się nie poddam dzisiaj. Kolejna próba, ale mam trochę mało HP. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, bieg. Dobra. Raz, dwa, trzy, bieg. Raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy, bieg. Dobra. O! O! Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa ciosy. Jest! Tak! Wreszcie! God damn it. Trzy razy całą grę przechodziłem, żeby go zabić. O! Dobra, co dalej? Bo jestem ciekaw. Slay! Dokładnie tak. Co? Okej. Okay. Okej. No, skąd mam wiedzieć, co teraz? Nawet mi nie odnowiliście paska HP. Na drugą fazę. Mam pytanie, czy to... Mam nadzieję, że to będzie tak jak w poprzednich Ninja Gaiden, bo każdy poprzedni Ninja Gaiden, jak już przeszedłem daną fazę finalnego bossa, to dawało mi grać jeszcze raz na tego samego final bossa. To znaczy, że po prostu rzucą mi tą samą fazą. Dobra, próbuję go zaspamować, słuchajcie. Wyszło! Zadziałało! Dobra, to była druga forma tego bossa. Została jeszcze jedna, jeśli się nie mylę, nie? A zawsze były trzy formy final bossa. What's this? Nie dla epileptyków, powinienem to oznaczyć. Ryu! Aha.
Dobra. A. Okej. Aha, one się coraz bardziej zdenerwują. Ale rozumiem, że strefą bezpieczną jest dokładnie pod jego dziobem. To nie było trudne. Udało się? Błagam. Nie róbcie na samym końcu tej serii trzech gier bossa, który ma cztery formy. Ja już nie mam siły psychiczne. Czy to jest koniec? Czy my właśnie skończyliśmy jedną z najtrudniejszych trylogii, jaka się pojawiła na Nintendo Entertainment System? Chyba tak. Chyba tak. Chociaż przyznam szczerze, jak zacząłem śledzić fabułę tej gry, tak bardziej świadomie, niż będąc 11-latkiem, to ta trójeczka miała bardzo okrojoną tą fabułę. Tak naprawdę nie do końca nawet sam wiem, co się tam wydarzyło. W sensie czytałem wszystkie te opisy i rozumiem, od czego się zaczęło, przez co szło i na czym się skończyło. Ale jakoś tak te fabuły w pierwszej i drugiej części były trochę ciekawsze. Teraz to było takie po prostu wielkie ratowanie świata i udawane plot twisty, które nawet nie były plot twistami. Jakoś tak to się bardziej spinało w części pierwszej i drugiej, moim zdaniem. Ale fajnie zobaczyć to zakończenie i fajnie usiąść i zrobić te trzy gry w przeciągu tego tygodnia, czy w każdym razie jednym ciągiem jako taki trybut dla mojego dzieciństwa, dla dzieciństwa w sumie nie jednej osoby, w którym na pewno ta gra była. Tak samo jak wcześniej pewien trybut zrobiliśmy przechodząc 6 w sumie w końcu, tak? Nie, 5, przepraszam. 5 części Kontry. Teraz 3 części Ninja Gaiden. Następna co? Castlevania? Mega Man? Może Battletoads? Tego jeszcze nie wiem. Zobaczę, na co akurat najdzie mnie ochota.